Siemano, cześć, witajcie. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony belowaniu, a w zasadzie zmagazynowaniu. Folii kiszonkarskiej. Taki jest pryzm z sianek kiszonki czy z kukurydzy. O, zrobiłem dwa takie wałeczki. Robiłem to we wcześniejszych latach, a opierało się to po prostu na tym, że wrzucało się widłami czy jakimś tam kijem na podbierak, co nie? Można powiedzieć tak, ten sposób wjeżdżania traktorem jest bezpieczniejszym, już nie wciągnie mnie, co nie? No wtedy też mnie jakoś nie wciągnęło, starałem się uważać, ale wiecie jak to tam z tym uważaniem, można na wszystko uważać, a życie życiem. I teraz zebrałem całą tą folię, którą miałem. Tu jeszcze kawałek został, jak widzę. No i ułożyłem je w takie wałeczki. I dobra. Rozciągam tak po długości, bo chcę po prostu uniknąć takiej sytuacji, że balarka się zapcha z powodu zbyt dużej ilości materiału do połknięcia. A użytkownicy balarek SIPMA na pewno wiedzą, że zapchać SIPMę to żadna sztuka. Kiedyś tam wstawiłem shorta właśnie zwrócają takiego balota. Ktoś tam napisał, że to się zapali i w ogóle. Słuchajcie, już nie wiem, 3 lata temu pierwszy raz takiego balota zrobiłem, wcześniejszy 2 lata temu też zrobiłem. Potem z gminy tam przyjeżdżali i odbierali te folie, to się bardzo cieszyli, że takie spakowane jest i w ogóle. Ludzie napisali, że to się zapali. Gówno prawda, za przeproszeniem. Te baloty w tym momencie, czy ta folia jest sucha. Nie jest mokra, jest ładna, wieczna pogoda i no, ma to znaczenie. Mi się wydaje, że nawet jakbym mokro belował, to nic by się z tym nie stało. Ten balot potrafił przez pół roku przeleżeć na dworzu. Nie tam pod dachem, nie był też foliowany w żaden sposób. To jest folia sama w sobie. I nic się z tym nie działo, to się ani nie grzało, ani nie dymiło, ani nic. Po prostu leżało przez pół roku gdzieś usytuowane w takim miejscu, co nie przeszkadzało. I tyle. Przychodził czas z tego, jakaś firma z gminy przyjeżdżała, wrzucałem im tam na lawetę ładowaczem i po problemie. Więc taki sposób magazynowania folii, moim zdaniem, jest lepszy jak w takich kubkach porostegacanych. No tu mnie przez większość roku, przez kilka miesięcy to leżało tutaj z tymi resztkami po kukurydzy, chwastami poprzerastało je w ogóle, więc no, jak przychodzi czas sprzątnięcia, to beluję. A beluję SIPMO Classic, belarka bez rotora. Wiem, belarka słaba, ale bez rotora, więc się nie zapcha. No i trzeba będzie. Pierwszy raz to robię, teraz wjeżdżam tak w taki pokos, więc też jestem ciekawy, jak to wyjdzie, ale prawdopodobnie chyba powinno bez zgrzytu się obyć. Zapraszam do oglądania.
jak widać na załączonym obrazku, no trochę wyrwało tutaj chwastów, ale to wiecie, tyle co nic. Dla tych, którzy się ciekawią, melarka, no poza resztkami trawy i słomy ze żniw, jest czysta, nic tutaj w komorze się nie zostało. Bela ładnie zbita. Naturalnie można ją ręką bujnąć, więc tutaj jeszcze można byłoby sporo, można byłoby dwa razy tyle jeszcze tej folii w to belę zmieścić. Więc dla tych, którzy uważają, że Sipma Classic jest dziadostwem do niczego, no to do foliowania, do belowania folii zdaje, można powiedzieć, zdaje egzamin. No raczej z belarko z rotorem, raczej tutaj nie, taka zabawa nie wchodziła w grę, więc całkowicie do niczego już ta belarka nie jest. Dzięki, pozdrawiam, trzymajcie się, na razie.